Bardzo często mówi się o tym, że dzieci uczą się języków szybciej, a dorośli wolniej. Jest to mit i bardzo duże uproszczenie, w którym jest niewiele prawdy. W tym odcinku wyjaśnię Ci, dlaczego nie jest to prawda i dlaczego takie porównania najczęściej nie mają sensu. Na początku musimy rozróżnić dwie bardzo ważne rzeczy. Czy mówimy o dzieciach, które przyswajają swój język ojczysty, czy mówimy o dzieciach, które mają 5 czy 10 lat i uczą się jakiegoś języka obcego? Bo trudno porównywać dorosłego, który uczy się języka obcego, do dziecka, które przyswaja swój język ojczysty w pierwszych miesiącach czy latach życia. Zauważ, że używam tutaj dwóch różnych słów, czyli przyswajanie i nauka. I robię to świadomie, bo to są tak naprawdę dwa różne procesy. Przyswajanie języka jest nieświadome, odbywa się w pewnym sensie automatycznie, bez jakichkolwiek pomocy naukowych, bez nauczyciela, dzieje się w pewnym sensie samo, bez większego wysiłku. Natomiast nauka jest świadoma, jest zaplanowana, często oznacza korzystanie z jakichś pomocy naukowych czy z nauczyciela. Dlatego takie porównywanie ma niewielki sens, a mówiąc wprost, nie ma moim zdaniem żadnego sensu. Jest po angielsku taki fajny idiom, który to obrazuje: apples and oranges. Czyli to są dwie różne rzeczy, które po prostu ciężko jest ze sobą porównywać. Na czym polega przyswajanie języka? Przyswajamy nasz pierwszy język, nasz język ojczysty. Czasami mogą to być dwa języki, jeżeli na przykład rodzice jakiegoś dziecka pochodzą z różnych krajów i mówią do tego dziecka w dwóch różnych językach. Przyswajanie języka dzieje się samo, dzieje się naturalnie. Nikt tego nie planuje, nie kontroluje. Myślę, że kiedy byłeś mały, rodzice nie mówili do ciebie: no to dzisiaj poćwiczymy czas przeszły, albo dzisiaj poćwiczymy odmianę przez przypadki. No tak na pewno nie było. Oni po prostu mówili do ciebie cokolwiek po polsku, a ty to zapamiętywałeś, dostrzegałeś pewne wzorce i sam jakoś rozkminiałeś, jak ten język funkcjonuje. I to ma niewiele wspólnego z nauką języka, poza tym, że zdobywasz nową wiedzę, efekt tutaj jest ten sam, natomiast sposób dojścia do tego efektu jest zupełnie inny. Możemy natomiast wziąć pod uwagę inne porównanie, czyli na przykład kilkuletnie dziecko, które przyswoiło już swój język ojczysty i uczy się jakiegoś języka obcego. Możemy takie dziecko próbować porównać do dorosłej osoby, która też chce nauczyć się tego samego języka. Możemy na przykład zadać sobie pytanie, kto szybciej nauczy się języka angielskiego, na przykład czy 40-letni ojciec, czy jego 5-letni syn, zakładając, że obaj tego języka nie znają i zaczynają od zera i dla obu jest to język obcy. No, prawda jest taka, że syn nie będzie miał tutaj żadnej przewagi na starcie. Na tempo nauki języka wpływa bardzo wiele czynników. Jednym z nich może być czas poświęcony na naukę, chociaż tutaj nie ma bezpośredniej korelacji, bo na pewno wiesz, że są osoby, które spędziły całe lata w szkole i mimo to nie potrafią porozumiewać się płynnie nawet w języku angielskim, a inne osoby w dwa razy czy trzy razy krótszym czasie opanowały ten język na bardzo dobrym poziomie. Innym czynnikiem może być motywacja, która akurat w kontekście tego porównania jest dość istotna. Dzieci najczęściej uczą się dlatego, że muszą, no, mają taki obowiązek, a jeżeli uczymy się czegoś dlatego, że musimy, to najczęściej uczymy się tego gorzej i uczymy się wolniej. Natomiast dorośli, no, już nie muszą niczego się uczyć. Jeżeli podejmują decyzję o nauce języka obcego, to dlatego, że chcą i to bardzo często oznacza, że uczą się tych języków szybciej, często robią więcej niż muszą i tej nauce z reguły towarzyszą pozytywne emocje. Do tego dochodzi też fakt, że dorośli są w stanie bardziej skoncentrować się na nauce.
Inna ważna rzecz, która jest kolejnym argumentem na korzyść dorosłych, to taka świadomość, która polega na tym, że wiem, co umiem, wiem, czego nie umiem, wiem, jak lubię się uczyć. Są to też rzeczy związane z planowaniem nauki, z kontrolowaniem całego tego procesu, z wprowadzaniem zmian w razie potrzeby. Natomiast dzieci czegoś takiego nie mają i mogą tylko podążać ślepo za swoim nauczycielem. Jeśli ten nauczyciel jest kiepskim nauczycielem, to po prostu te dzieci będą miały kiepskie efekty. To są tylko przykłady, ale myślę, że widzisz już, że dorośli wcale nie są na straconej pozycji, wręcz przeciwnie. Rodzice bardzo często chcą, żeby ich dzieci zaczęły naukę języka obcego jak najwcześniej. I oczywiście nie ma w tym nic złego. Lepiej zacząć naukę angielskiego w wieku 5 lat niż w wieku 10 lat. No bo wtedy w wieku 10 lat to dziecko będzie już znało ten język na jakimś poziomie i będzie mogło zacząć nawet naukę drugiego języka obcego. Natomiast samo to, że przesuniemy początek nauki języka z wieku 10 lat na 5 lat na przykład, nie sprawi, że to samo dziecko będzie uczyć się tego samego języka szybciej. Zajmie to mniej więcej tyle samo czasu. Z tego, co powiedziałem do tej pory, wynika, że dzieci wcale nie mają łatwiej, ale jest tutaj pewien wyjątek. Chodzi o naukę wymowy i mówię tutaj o nauce idealnej wymowy na poziomie native speakera, bo takiej w miarę poprawnej wymowy jest w stanie nauczyć się każdy dorosły i dziecko. Buongiorno. Jeżeli komuś z jakiegoś powodu bardzo zależy na tym, żeby mieć wymowę jak native speaker, to tutaj rzeczywiście dzieci mają pewną przewagę. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlomi. To wynika z tego, jak rozwija się nasz mózg w pierwszych latach życia. W tym początkowym okresie mózg każdego dziecka jest w stanie rozróżnić ze słuchu i wypowiedzieć każdy fonem, czyli każdy dźwięk z każdego języka, który istnieje. Natomiast z czasem, kiedy przyswajamy nasz język ojczysty, ten mózg się w pewnym sensie zamyka i powstaje w nim taki filtr, który oczywiście zależy od tego, jaki język jest naszym językiem ojczystym. Come si chiama lei? Antonio Margareti. Ancora? Margareti. I później w wieku kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, kiedy na przykład usłyszymy jakiś fonem, którego nie ma w naszym języku ojczystym, to usłyszymy go jako fonem istniejący w naszym języku ojczystym, który jest najbardziej do niego podobny. Na przykład Japończyk nie umie odróżnić r od l. W japońskim nie ma takiego rozróżnienia, jest tam coś pomiędzy, więc kiedy Japończyk usłyszy r albo l, to będzie to dla niego brzmiało dokładnie tak samo. I wynika to po prostu z tego, o czym wspomniałem przed chwilą. Dlatego, jeżeli zaczniesz naukę języka obcego w wieku 20, 30, 40 lat, rzeczywiście będziesz musiał włożyć trochę więcej wysiłku w naukę wymowy, jeżeli zależy ci na tym, żeby brzmieć jak native speaker. Arrivederci. 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 To jest jedyna przewaga, którą dzieci mają w nauce języków obcych. Ale myślę, że nie ma się czym przejmować, bo zdecydowanej większości osób nie jest to do niczego potrzebne, żeby brzmieć jak native speaker. Nie po to uczysz się języków po to, żeby komunikować się z ludźmi i do tego nie jest potrzebna idealna i nieskazitelna wymowa. Mam nadzieję, że jasno wytłumaczyłem, dlaczego ten stereotyp mówiący o tym, że dzieci mają łatwiej, jest nieprawdziwy i dlaczego takie porównania z reguły nie mają sensu, bo właśnie porównujemy dwa różne procesy najczęściej, czyli przyswajanie języków do nauki języków, a to są dwie różne rzeczy.
Jeżeli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, bo znajdziesz tutaj wiele wartościowych porad. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.